Witamy. Dzisiaj jest 14 kwietnia. W końcu robimy pierwsze przeglądy na naszej drugiej pasiece. Sytuacja wygląda diametralnie różnie w porównaniu z tym, co było w Łowiczu. Tutaj głównie wyciągamy pokarm, jedna, dwie ramki, zazwyczaj takie zabite od góry do dołu. Później może przejdziemy, to pokażę. W większości rodzin, no może na razie chyba w dwóch tylko coś dokładaliśmy. W sensie tą ramkę pełną z pokarmem odsklepialiśmy. Przeglądy polegają na tym, że no dodajemy susz zamiast tych dwóch ramek z pokarmu i ramkę pracy. No i pokażę jeden taki przegląd. Tydzień temu pogoda była słaba, ale założyliśmy w niektórych rodzinach nadstawki. No żeby z jednej strony matka miała gdzie czerwić, a z drugiej strony, czyli nadstawki bez kraty, bo korpus 10-ramkowy, one już obsiadały jakiś czas temu, więc żeby ta pszczoła, która się wygryzie, żeby miała nawet miejsce i się jakby zajęcie czymś zająć, żeby powiedzmy zaczęły czyścić te nadstawki, bo wiadomo, nie ma co nosić, bo tutaj jeszcze w tej lokalizacji praktycznie nic nie kwitnie, przynajmniej tak nie widać tu w okolicy. Ale jakiś tam pyłek noszą. Ale pyłku noszą ładnie pszczoły. Nektar, znaczy no... I tak jak tu jest założona ta nadstawka, więc no widać, pszczoły się trochę zainteresowały. No w jednym ulu nam odbudowały. W jednym ulu tak, to później może jeszcze go omówię bardziej. To w jednym normalnie, bo są trzy, jest, składa się korpus tak z... Półkorpus z sześciu ramek suszu i... I trzech ramek węzy w środek. No tutaj widać tylko czyszczą, no nie ma nic więcej. Matka też na pewno nie weszła jeszcze, bo nie jest tutaj aż tak dogrzane, ale zobaczymy, jak wygląda w gnieździe. No tu jest piękna rodzina. Można powiedzieć jedna z, no, w sumie z tych silniejszych, no w sumie tutaj jest dosyć ładnie. Jedna rodzina jest słaba, ta, która miała taki ten wylotek brudny. Zawęziłem ją do sześciu ramek, ale matka czerwi tam przyzwoicie, na trzech jest czerw. Tak po dwie trzecie ramki. Więc podkurza rzeczywiście już. Zaraz. No i jak tutaj, ojej, wszystko jest poklejone. Pogoda jest piękna, jest ponad 20 stopni, wydaje mi się teraz. Jak przyjechaliśmy, było 17. Już czuć w kombinezonach ciepło. Tak. Więc obczyścimy tą dziką zabudowę, bo jak zakładaliśmy nadstawki, nie było na to czasu. To zimno było. No i warunków nie było. No już widać tutaj, że pokarmu mają sporo. Jedna rodzina jest wybitna. Ta, która odbudowała? Teraz na... Ta, która właśnie weszła normalnie w nadstawkę. Ona była na półtorej korpusa. Zimowała, tak? Nie, wszystkie były tu z półkorpusem pod gniazdo, tylko podczas czyszczenia dennic ona obsiadała cały korpus, ten półkorpus pod gniazdem, więc nie dało rady zabrać i tak została. I dalej ona obsiada, teraz obsiada już dwa korpusy, bo tą półnadstawkę, którą założyliśmy tydzień temu, zagospodarowały prawie w całości. Węza po środku, dwie ramki już są odbudowane, więc to jest już świetny wynik, jak na tą porę roku. I to, że tutaj pożytku towarowego, pożytku żadnego takiego praktycznie nie ma, bo tutaj drzewka jeszcze nie kwitną, ani ałycza, wierzby, jak tak patrzyłem, to te kruche, które są tutaj, no to one jeszcze im trochę brakuje. Nad lasem widać może któreś klony, te wczesne. Pyłek noszą głównie czerwony z jasnoty i taki bardzo jasny, więc o, ramka przedostatnia przyszykowana do czerwienia. No jest tu jeszcze trochę pokarmu.
Widzisz tą pierwszą też. Tu jakiś matecznik jest, patrz. Znaczy matecznik stary, wygryziony. Może tu była cicha wymiana. Nie wiem, zaraz zobaczę. Czekaj, tu jest, coś jest napisane na ulu. Zielone jest napisane. Aha, tu jest matka. Zielone. Tak, tu była cicha wymiana. Tu jest, drugi ul. To jest numerek, tak. Dwa. Ostatnia ramka. Jakiś nakrop. Jest, nakrop. No, ramka ciemna, tak, już do wycofania jest. Nie, takich ciemnych to nie ma dużo. Mm-hmm. Ktoś się zabłąkała. Pszczoły są dosyć spokojne. No, spokojne, przyjechaliśmy, tak. Jedna rodzina taka nas przywitała. Wrzucały się do góry, ale generalnie był spokój. No, tu jest jeszcze czysto. Wypolerowane są komórki. A jeśli chodzi o ilość czerwi... Może trzeba chyba dmuchnąć, bo widzieliśmy, że są spokojne i zaczęły się rzucać. Nie, nieźle. A podkurzaku? Podkurzak zgadza. Jeśli chodzi o ilość czerwiu w rodzinie, to krytego czerwiu jest bardzo mało. Jest masa jajeczek, tak średnio po te 3-4 ramki. Zaczerwione no maksymalnie 4 do 5, więc jeśli chodzi o zakładanie tej nadstawki w zależności od czerwiu, no to jest za wcześnie, bo przynajmniej przy tych 7-8 powinno się zakładać nadstawkę w ramkach czerwiu. Jajka? Nie. Czysta ramka. Ale lekka czy pokarm trochę jest? Nie, tu nie ma pokarm. Jest tylko na górze taki niewielki wianeczek. Tu jest do czerwienia wszystko gotowe. Ale czerwiu nie ma. No ale nie zachowują się jak rodzina bezmateczna. Musi być tutaj. Nawet nie chcę reagować za bardzo na ten dym, bo jest mało. Tu już są jajeczka. Ale czerwy zakrytego nie ma. Nie ma krytego, nie ma larw. Nie, tu nie ma nawet larw, tu są tylko jajeczka. Czyli... Ciemna ramka, to nie będzie tego widać. O, tu jest troszeczkę krytego, ale to jest... komórek tylko. Matki nie widzę. No pewnie na następnej będzie. Tu są jajeczka. Pamiętam, że w dwóch ulach właśnie były na jesieni ciche wymiany. I była taka sytuacja, że dwie matki chodziły nawet. I tak zostawiłem. Zostawiliśmy je. Zazwyczaj to nawet do wiosny chodzą dwie matki. Na wiosnę ta druga też czerwi. Później jak już... No tu też jest pełna... To jest pełna ramka jajeczek. Praktycznie te 3 cm, 4 od dołu są jajka. Po środku są już larwy. Cała ramka czerwiu. No, ale to jest czerw, który był... No, niedawno. Nie wiem, czy widać te larwy? To są takie kilkudniowe. Ale już podlane. Więc można powiedzieć, że to jest na trzeciej ramce czerw. Czyli to nieznakowana matka będzie w takim razie. No, sama się nie zaznakowała chyba. Ale jest napisane na ulu dziewiątka. Zielona znaczy się. Bo to jest ul numer 2. Tak. A jest napisane chyba cicha wymiana też na tym ulu. Niekoniecznie będzie tak, że zostanie ta matka cichej wymiany, bo nieraz się nie unasienni. No. No tu jest trochę czerwiu krytego. Cała ramka jest zaczerwiona. Z drugiej strony podobnie. Tu widać już larwy są większe. Matki na razie nie widzę.
Może wy znajdziecie. Powiecie nam, w której minucie była i gdzie. O matko, Damian. Jestem zadowolona. Może ja pójdę otworzyć podpalę. Generalnie przegląd mógłby zakończyć się na tym, jak widzimy pierwsze jajeczka. No i jeśli te skrajne ramki są z pokarmem, taka rodzina w tej sile bez problemu sobie odsklepi ten pokarm i przeniesie w dobre miejsce. No jest trochę siwej pszczoły, czerwiu krytego, też cała ramka w jajeczkach. Z drugiej strony podobnie. Tu jak się karmią ładnie. No nie, nie widzę matki. Wcześniej tutaj był bakwast KB. Teraz widać, ta pszczoła jest ciemniejsza, więc no już musiała się unasienić czymś innym. Ta nowa. Ale uderzają w kapelusz. Tu też są jajeczka po całości prawie. No nie do samego końca. Przedostatnia ramka. Przedostatnia, tak? No to z jednej strony czerwio. Tu jest dużo czerwiu, nie ma aż tyle pokarmu jak pozostałych. No tu nie ma nawet jednej do wycofania raczej. Nie, nie ma aż. Tu nie ma zapasu, no bo tak zazwyczaj trzymamy. Będziemy im dawać teraz ramkę z tym, czy z pokarmem? Cukier? Nie, one. Czy ten, tamta była ciastka. Skrajna z pokarmem, na każdej jest trochę. Ale mi żądło zostawiła. Rękawiczkę, tak, bo tak to byście słyszeli. Poczekajcie, może pokażę. O. Mega, co? Na rękawiczkę. Ja im nic nie robię. Jestem w bezruchu. O, czmiel jakiś się tutaj interesuje. No nie ma matki. Gdzieś się schowała. Prędka jest. Chyba w nadstawkę nie weszła, no w nadstawce było za mało pszczoły, żeby... Tutaj jest troszeczkę pyłku, ale mało. Pokarmu tylko u góry. Okej, składamy ten łuk. Może są takie trochę jedne z tych niespokojnych, nie? Ostatnie były takie spokojne. 13 minut filmik. 13. Do środka rameczki. Nie złożymy tak jak było gniazdo. Ta jest dość ciężka. Nie no, tu jest widać świeży nakrop, więc sobie noszą. Nie wiem z czego. Gdzieś te wierzby muszą być jeszcze może w lesie. Nie wiem. Tutaj wierzby iwy na pewno w okolicy nie ma. O, ta jest ciężka z pokarmem. Ta jest ciężka ramka. Tutaj. O, widać zasklepiony. Pokarm to. Matki tu nie ma. Ten filmik zatytułujemy Znajdź matkę. Dobra. W sumie ten przegląd nam za wiele nie dał. No wiemy, że jest czerw. Jest tylko czerw otwarty. W większości jajeczka, więc przez to ochłodzenie pszczoły matki przestały czerwić. Kurzacz zgasł całkiem. Dobra, podpalę. Chcesz jeszcze coś pokazać? No zaraz, przejdziemy jeszcze do... To może zamknij to. Folię kładziemy
tak jak na rzepach, bo nie wiadomo, czy jakieś będzie ochłodzenie, czy nie. Czyli na przez środek. Zakładamy. Półkor potrzebny. Dobra. Może pokażemy jeszcze te lampy, jak zapaliśmy. Boże, jaki bałak. To są takie, tu są akurat susz, ale ramki pełne z pokarmem. Takie deski. Jedna. Tu jest chyba pełen. Będzie tych ramek w sumie prawie dwa korpusy. Poszerzone. Możesz pokazać, jak latają ładnie. Podnoszą. Na razie wszystkie matki czerwią. Ruch jest piękny. Zastania ty możesz pokazać. Nie myślę, że ty już wszystko powiedziałeś. Fajdełko pokażemy. Czy mi telefon nie wpadł. A, mało zainteresowanie. Tutaj paluchy wkładam. Jeszcze nam 4 ule zostały. 5. 6. 5. Tak, tak. To co, dziękujemy za dzisiaj.